Cześć i czołem, witam serdecznie w kolejnym odcinku, w tym oto pięknym, naszym jakże poczciwym ogroidem ze sklepem także. Mamy sezon na sklepa, nie mamy nowych kart, będzie sklep grany. Tak naprawdę to nie jest to deczek, w którym znajduje się nowa karta, za chwilę do niej przejdę. Ale na wstępie chcę zaznaczyć, że ten deczek nie jest mój. Znalazłem go w ogóle oglądając już jeden film, bodajże u Mr. Hubli. Kto kojarzy Mr. Hubble? Pewnie każdy, ale nie, może to jacyś świeżacy, którzy nie kojarzą. No ale generalnie on, grając sobie ostatnio na odcinku, właśnie zmierzył się na ten deck i tak mnie zainteresował, że sobie go stworzyłem. No oczywiście potem poszedłem na YouTube, żeby sprawdzić, czy ktoś czegoś takiego nie wrzucił. Żeby nie było, że ktoś już coś takiego stworzył, ja kopiuję. No i wydawało mi się, że czegoś takiego nie znalazłem, aczkolwiek przed chwilą dosłownie okazało się, że ten deczek już został nagrany przez pana z Japonii bodajże, kanał Timagawa, jeżeli tak się to czyta, jeżeli nie, to przepraszam. Link do niego będzie w opisie, także idźcie mu tam zostawić jakieś lajki, subskrypcje, może się zdziwi, że ludzie z Polski nagle do niego przychodzą. Także link do jego kanału będzie w opisie, od niego pochodzi ten deczek, on jest jego twórcą. Także kredyty dla niego, ale no stwierdziłem, że on jest zbyt dobry, żeby go nie pokazać. Bo to jest coś niecodziennego i myślę, że naprawdę nie będzie się tego spotykać często. No przechodzimy po kolei. Mamy sklepa oczywiście naszego poczciwego. Czyli mamy też Radeje, gramy bez duplikatów. No i po kolei. W pierwszej rundzie oczywiście chcemy odchudzić się z kuchty jak najbardziej. Więc przeważnie mamy generalnie w naszym deku 6 bodajże jednostek z zemstą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć brązo. Nawet 7? Raz, dwa, 3, 4, 5, 6. 6 jednak, to nie ma zemsty. No, czyli generalnie mamy dwie opcje. Albo zużyć sobie kuchtę od razu, przywołać dwie jednostki. Jeżeli zaczynamy, możemy oczywiście użyć urny cieni. Przywołamy wtedy 4 jednostki, jeżeli kuchtę pochłoniemy. No ale jeżeli chcemy być bardzo greedy, to możemy zagrać sobie najpierw Radeje na przykład. W nasz manewr bojowy, albo poczekać sobie nawet na wodnicę. I ona jest tutaj. No i wtedy przywołujemy sobie aż 6 jednostek i się odchudzamy. Całkiem nieźle. Mamy kilka opcji do pochłonięcia, na przykład Endriaga Wojownik, na przykład Pustynnica. Możemy na przykład aktywować Bezkosta. Trzeba pamiętać tylko, że ten Bezkost przeważnie w rundach drugiej i trzeciej zbyt dużo roboty nie ma, więc przydałoby się go wyrzucić już od razu w rundzie pierwszej. Jeżeli chodzi o sklepa, no to jest tak naprawdę bardzo uniwersalne. Ja tak naprawdę rzadko kiedy używałem go pod wytrzymałość. Dużo częściej właśnie używałem go ofensywnie, bo to generalnie jest taki deczek bardzo midrange'owy. Mamy bardzo dużo punktów własnych, ale i sporo kontroli. Możemy dosyć szybko odpowiadać na zagrywki rywala. No przez takie karty, na przykład jak Miruna, który rywal rzuca jakąś czwórkę niebezpieczną, od razu ją przechwytujemy. Na przykład Manticora. Bardzo świetnie się o to sprawdza na przykład na Rycerzy KP, gdzie ta talia zwykle zaczyna właśnie z combo Nieśmiertelni i ta czarodziejka, co usuwa tarczę. Więc możemy poczekać, aż rywal wyrzuci te dwie karty na stół. I wtedy możemy zacząć z Manticory, potraktować ją z Urny Cieni i zjeść. I wtedy te dwie jednostki, obie rywala, zostają zniszczone. No jeżeli to rywal zaczyna, a my zagramy to, odpowiadając na jego dwie karty, no to już będzie bardzo duża szansa, że wygramy tą rundę na równych kartach. Także polecam spróbować. Mamy runicznego czarodzieja oczywiście, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo dobrania wszystkich możliwych opcji ze sklepa. No bo przeważnie Radeje chcemy i tak zagrywać na bliskie starcie. Dużo rzadziej na daleki zasięg. No chyba, że czegoś naprawdę nie dobraliśmy i potrzebujemy na przykład Przeklętego Zwoju. A z tym niedobieraniem czasami jest problem, no bo mimo tego, że się bardzo odchudzamy z kuchty, z omenu Lilith, do którego zaraz przejdę, no to nie mamy tutorów żadnych. Nie możemy wyciągnąć sobie tej kuchty w żadnym dowolnym momencie, jeżeli nie mamy tego omenu. A omen chcemy zagrywać przeważnie w rundzie trzeciej w specyficzny sposób, za chwilę do tego przejdę. No i czasami ten sklep nam zostaje w deku, czasami nawet kuchta nam zostaje w deku i nie ma tutaj takich kart, którymi moglibyśmy je wyciągnąć. Myślałem nad wsadzeniem tutaj jakiegoś Naglfaru albo Dekretu Królewskiego, ale no nie ma tutaj z czego zrezygnować tak naprawdę.
jest to wycieczek taki stricte, no dosyć ciężko, jeżeli się nie dobierze. Aczkolwiek no i tak da się wygrać bez takich kluczowych komponentów jak sklep na przykład, jak miruna, jak kuchta. No, tak jak powiedziałem, nie będzie to metowy deczek, no ale mi się tym udało wykręcić całkiem przyjemny bilans. Bodajże 7 do 2. Już nie pamiętam, ale naprawdę jestem dosyć sporo na plusie, co mnie zdziwiło. Bo na pierwszy rzut oka ten deczek wyglądał jak solidny mem. A sprawuje się dużo lepiej niż to, co wam ostatnio wrzuciłem z Nilfgaardu, więc wydaje mi się, że czemu nie spróbować czegoś, co działa. Więc, no tak, co tu jeszcze mamy? Mamy ten Omen Lilith. Tą kartę chcemy przeważnie zagrywać w rundzie trzeciej, no bo mamy tak, wezwij kilka jednostek potworów, dokładnie dwie, bez zasłony, ze swojej talii, do sojuszniczego rzędu, następnie daj im fatum i skazę. No i przeważnie ja tu lubię zagrywać na przedostatnią kartę, w rundzie trzeciej ostatniej. I wówczas, mając w deku, chcemy w deku zostawiać sobie żalnicę, pokutnika i pługo. Ponieważ z tego omenu chcemy właśnie przywołać sobie żalnicę oraz pokutnika. Dajemy obu tym jednostkom skazę, więc pokutnik od razu ginie. No, w wyniku czego przywołuje nam się z talii ten potężny pługo 11-punktowy. To naprawdę jest fajny finisher. Dodatkowo mamy tą żalnicę, która oczywiście musi postać na planszy jedną turę, dlatego gramy to zagranie jako przedostatnie, nie jako ostatnie. No i wówczas pochłaniamy wszystkie jednostki z naszego cmentarza. Znaczy, najpierw musimy je wygnać i potem wzmacniamy się o liczbę tych wygnanych jednostek. Więc za kilkanaście punktów ta żalnica naprawdę wchodzi. W połączeniu z tym 11-punktowym pługo, no naprawdę jest ciekawie. Czasami jeżeli się zaciągniemy, no to na przykład nam zostanie jakaś miruna, to może być fajny tutor właśnie dla miruny. Tylko trzeba pamiętać, żeby od razu ją pochłonąć, no bo inaczej tracimy 6 punktów. Aktywujemy jej zemstę, to prawda, no ale nie będziemy mieć value z tych 6 punktów, po prostu zadamy jej obrażenia. Ponadto no mamy kilka brązowych jednostek, mamy cyklopa, który według mnie jest bardzo niedocenianą kartą. Może pójść fajnie ofensywnie, dzisiaj nawet grając na rycerzy KP zrobiliśmy fajne zagranie. Będzie to w materiale, więc będziecie mogli to zobaczyć. Syrena, która jest dodatkową pochłaniarką, których no nie ma za dużo, ale tak naprawdę jest ich wystarczająco w mojej opinii. Ropucha jako dodatkowy carry over i trzeba pamiętać tylko, żeby w którym momencie chcemy grać jednostki z zemstą na dalekim zasięgu. No bo kiedy ropucha jest na cmentarzu, a my zagrywamy jednostkę z zemstą na daleki zasięg, to ta ropucha nam wyskakuje i pochłania tą jednostkę. Więc jeżeli mamy na przykład wodnicę na ręku i jedną jednostkę z zemstą, ropuchy na cmentarzu, więc to starajmy się może pomyśleć, żeby zagrać tą jednostkę z zemstą naprzód, żeby zrobić użytek z tej wodnicy. Mamy krwawą kukłę. I ja teraz rzucam tą krwawą kukłę praktycznie do każdego deku potworów, ponieważ lata teraz ten tyr na Skellige. No, w związku z tym, że rywal chce buffować tą jednostkę na cmentarzu, tą przeważnie wojowniczkę, to możemy mu na to pozwolić, niech on sobie ją buffuje, a my pod koniec rundy sobie ją wygnamy i wzmocnimy o te 10 punktów naszą własną jednostkę. Bo co robi w ogóle ta krwawa kukła? Pewnie nikt nią nigdy nie grał, odkąd ona wyszła. Wygnaj brązową jednostkę cmentarza przeciwnika, następnie wzmocnij sojuszniczą jednostkę o jej siłę. Tym się nie przejmujemy, bo nie gramy krwawej pani, więc tego drugiego aspektu i tak nie spełnimy. Więc to jest taka fajna kontra na tego Sowę. Ewentualnie mamy również wiewiórkę. Jakieś inne nieprzyjemne karty typu echo, typu właśnie jakaś zemsta, typu właśnie ci wojownicy. Fajnie możemy wszystko kontrować. Sporo pochłaniarek, właśnie tak jak mówiłem, pustynnica, Endriaga. Mamy bezkosta do aktywowania zemsty, pochłaniarka z ropuchy, z syreny. Cyklop jako taka pseudo-pochłaniarka, którą możemy zachować ofensywnie. No i Erondite, który robi naprawdę masywne punkty. No mi potrafi się nawadować tutaj nawet spokojnie do 17-18 punktów. Bo dzięki temu zagraniu z kuchty od pierwszego ruchu, no ciągle jesteśmy z przodu przed rywalem. I bardzo ciężko mu nas nadgonić. Więc Erondite jak nic się sprawdza w tej talii. Także taki deczek, jeszcze raz pozdrawiam twórcę. Nie będę tutaj jeszcze, nie będę krzywił i psuł jego
nickname'u właśnie przez moją wymowę, bo nie wiem dokładnie jak to się robi. Odsyłam was do opisu, tam jest link do jego kanału. Zostawcie mu trochę miłości. A my widzimy się już na grach rankingowych. No dobra, na harmonię. Ostatnio jak grałem, to przegrałem. Wszyscy jesteście tacy. Niechlubnie się chwaląc. Zobaczymy, czy tym razem bardziej się poszczęści. Nie ma. A jest Kuchta. No to już połowa sukcesu, można powiedzieć. Okej, jest wodnica, więc to będzie fajne combo, więc potrzebujemy wyrzucić wszystkie nasze brązy z zemstą. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. No tak, bo mam dwa na ręku. Czyli w takim razie trzeba będzie inaczej kombinować. Nie wiem, czy wodnicą może to pochłonąć. Chyba lepiej pochłonę, żebym się nie zapomniał i nie aktywował. W sensie jak uruchomię wodnicą, to mogę się zapomnieć i potem jeszcze raz pochłonąć tą kuchnię i zmarnuję wtedy sporo punktów. Dobra, możemy to ubić po prostu. Dziwne, że nie zaczyna z Saski. Ja już tu widzę perfekcyjny target pod Miruny. Chłop, co leci? On nie dobrał Saski? Możliwe, bo tutaj nie gra się żadnych wyciągarek, nie? Nie ma na to prowizji. Więc możliwe, że nie dobrał. Siroko się tu gra? Nie pamiętam. Nie grałem jeszcze harmonią w tym sezonie, więc nie jestem do końca oblatany w tych taktykach. No i pytanie, czasami lubię zrobić, nie wiem, czy jak oglądaliście mój deczek z zemstą No Unit, ja potrafiłem pasować po trzech kartach. No i rywale mieli problemy. Teraz chyba nie będę pasował, bo wiem, że on jest w stanie zrobić te punkty na tej harmonii. No problemy się zaczynają, jak nie dobiera Saski. Jak ta Saskia jest gdzieś na dole, no to będzie ciekawie. No dobra, wygrywamy pierwszą rundę dosyć sprawnie. Więc będziemy chcieli go wybidować na pewno. Mamy ewentualnego sklepa na scenariusz, tylko chciałbym zapewnić sobie zniszczenie tego scenariusza poprzez dobranie runicznego. Żeby mieć te 5 opcji widocznych. Okej, nie ma runicznego czarodzieja. Mamy za to Mirunkę. Mamy Manticore, więc jak on rzuci swoją Saskię, no to wtedy się zacznie jadka. Pytanie, czy nie chcę zacząć nawet, czy nie chcę zacząć z Radei. Chyba tak zrobię. Zapraszam. Na pewno odpowie scenariuszem albo Saskią według mnie. Będzie chciał narobić tempo. Wydaje mi się, że powinna być to Saskia. Wody z Brokilonu. No dobra, poubijajmy w takim razie. Na razie jedną panią. Zaraz może wejść nawet wodnica.
Bloków tutaj raczej nie przewiduję chyba, nie? Saskia? Co tu się dzieje? Okej, zabezpieczył sobie tą babeczkę, ale ja chyba i tak nie będę miał litości. Po prostu ją bezczelnie ubiję. Co tu się dzieje? Tej Saski jeszcze nie widziałem. Przynajmniej dawno nie widziałem w grze. Wiecie co? Czuję się... Czuję farta dzisiaj, o to jest pytanie. Oczywiście, że czuję farta. Oczywiście. To pójdzie Erondite, żeby sobie zachować zakres jeszcze dla mojej Manticory. No i jeżeli on nie rzuci scenariusza, ani Saski, no to wyczuwam 2 do 0. Więc według mnie musi poczynić jakieś kroki. Aczkolwiek, co to jest za deczek? Czy to jest jakiś, nie wiem, Mr. Hubla, który też memuje? Kameleon. No kameleona się pozbędziemy. No i tak, chyba zagram sobie tą pustynnicę. Nie pragnij kociej gracji, a jak? I na koniec po prostu wiewiórkę. Bo jeżeli on nie rzuca scenariusza, to ja nie rzucam sklepa. Bo chyba jest oczywiste, że ma tam scenariusz. No dobra, zobaczymy, czy znowu mamy szczęście. No tym razem nie do końca, ale nie narzekam. No i wywalmy mu tego Wiedźmina. No i będziemy chyba spadać z tej rundy. Drzewiec, co to jest za dek? No ja spadam. Teraz mnie będzie przeganiał. Mamy ten mieczyk na 14 już. No więc zobaczmy, co on tam skrywa. Mam nadzieję, że coś mocnego uda się wyciągnąć jeszcze Barnaba. Jakaś klasyczna harmonia w ogóle. No nie powiesz mi, że nie grasz ani scenariusza, ani nowej dany, ani tego relikta. Nie uwierzę w to. Pugo do deku. Kukła. Kukła mi robi 5 punktów. A to tutaj mamy zemstę jakkolwiek. Okej. Okay. To jest mocne, nawet jeżeli nie dobraliśmy runicznego, no to myślę, że ten sklep... A on nie gra w ogóle scenariusza. Mógłbym mu to ukraść, ale... Okej, co mogę sklepem zrobić? Dobra, ja sobie zagram po prostu te jaja. Że on nie gra scenariusza, ani tylko co? Że nie podobierał? Okej, okay, jest. W końcu coś się dzieje. I poleci do ubicia. Nawet nie ma nad czym się zastanawiać. Nie powiem, to jest bardzo dużo punktów. Teraz lecimy w Omen, żeby ta żegnica miała jakiś value.
No ale to są masywne punkty. Tak, żagnica i pokutnik. Zalnica, przepraszam, nie żagnica. No i pytanie, co będę musiał ze sklepa zagrać? On tam ma to, nie wiem, z 13 punktów, 15 punktów ze strażniczki. I pytanie, ile będę musiał... Proszę cię. Na spokojnie, już nawet nie musiałem kalkulować. Jeżeli musiałbym, no to bym poszedł w tego sklepa, co przenosi jednostkę. Jeżeli to byłby mój jedyna opcja, żeby wygrać, no ale... Na spokojnie, można i tak. To jakiś mirrorek. No jeżeli rywal gra tą samą talią, no to będę bardzo zdziwiony, więc że to będzie albo osoba, którą tą talię wymyśliła, albo nie wiem, czego tu oczekiwać. Okej. Jest kuchta. Jest wodnica, więc wywalmy najpierw te zemsty brązowe i na koniec wywalmy żalnicę. To w ogóle będzie świetne na jego sukuba. I no, wydaje mi się, że będzie chyba najlepszy target pod sukuba. Mogę tu w ogóle się odchudzić do zera tak naprawdę. I on też ma kuchtę. Wiecie od razu, co mi przychodzi do głowy. No ale nie zaryzykuję. Nie zaryzykuję, to są zbyt małe szanse. Za to pójdę może w jakąś blokadę. To już są większe szanse. Blokady nie ma. Blokady nie ma niestety. No to w takim razie co mi robi najwięcej punktów? 5. 6. Chyba wezmę adepta, bo to będzie i tak silnik. Zobaczymy, jak zabijesz. Chyba się bardziej odchudzę niż on. Tak mi się wydaje. Gdyby to miało 4 punkty, no to Miruna byłaby bardzo dobra. Tak grasz? No to ja też mam takie zagranie. Co ty na to? Panie kolego. Ciekawe, czy to jest Dagon. Jeżeli to będzie ta sama talia co ja, to będę naprawdę zaskoczony, mówiąc. Ojej, to jednak nie Kayran. To będzie w ogóle no unit tego sezonu, którym grałem. Byłbym chyba jeszcze bardziej zaskoczony. I dumny przy okazji, pierwszy raz bym trafił na gierkę z kimś, czyją talią, czyję, no, na gierkę przeciwko talii, którą ja opublikowałem na kanale, więc to byłoby naprawdę ciekawe. Kliknijmy, żeby tam mgła troszeczkę mniej mnie bolała. Okej, syreny tam nie miałem, więc to nie jest mój deck. Chcesz nas skrzywdzić. Zagrajmy może najpierw trochę powoli. Tynnica. No i pytanie, w co będę chciał iść, bo on tu ma same zemsty, więc nie wiem, czy jest sens odpalać tego zgnilca. Więc najwyżej mogę trolla zjeść. Zjemy trolla. Pustynnica będzie bezpieczniejsza. No rywal też bardzo chce wygrać tą pierwszą rundę. No nie wiem, czy grać sklepa w... Nie, sklepa sobie zostawiam. Sklep to jest mój MVP na czarną godzinę. Więc najpierw sobie pochłonę coś.
No i zagram wiewiórę po prostu. Czy Dagon wzywa losową, czy najsilniejszą jednostkę z zemstą? Wrzucę jajo, jajo jest najsilniejsze. A jak będzie miał sukuba, no to będę miał krwawą kukłę na tego sukuba. Igni, o kurczę. No to tego się nie spodziewałem, mówiąc szczerze. Dobra, gramy Rundite w takim razie. Dobrze, że mi chodzi ten adept ciągle. Dobrym wyborem był. No już będę mógł może nawet pochłonąć tego zgnilca, bo jest okej, okay, to chyba mi starczy. Będzie musiał ze mną. Okej, okay, żywa lidera. Więc moja miruna jest pusta teraz. No dobra, idziemy w takim razie w znicz losowego wroga. Okej, okay, znicz losowego wroga w najgorszym wypadku robi mi 6 punktów, czyli 12. W najgorszym, a ta pewne 3 za 3 to jest 9, 15, czyli o 3 na pewno więcej. Ale może być lepsze, bo mogę zniszczyć jedną z tych dwóch, więc chyba wezmę sobie znisz losowego. Oczywiście, że najsłabszą opcję wybrało. Niedobrze, myślałem, że trafię w tego Kejrana. No chociaż w tą syrenę. Tam ja zostawiam sobie dwie opcje lidera jeszcze. Mirunę masz. No ja też mam Mirunę. On bardzo chce wygrać na równych. Oddawaj wiewióry. No ile mi ta kukła robi? 4 punkty. Okej. Okay. Dobra, rywal. Rywal odpuścił. On mnie cieszy, mam 10 punktów Erundite'a. Niestety już bez sklepa. No i ta rada jak tylko z Manticoro będzie działać teraz. Okej, okay, jest Omen. Więc wywalimy sobie Pugo i Żalnicę. No tak, ja spasuję. No sobie zrobię carryover z ropuchy, które ja mogę od razu zniszczyć. Tą kukłę. Tylko on nie mógłby rzucić karty ze zemstą przez dwie tury. Nie wiem, czy jest to możliwe. Okej, Radeja jest spoko. Natomiast Bezkost już taki spoko nie jest. Oj, pokutnik, niedobrze. I bardzo niedobrze. W takim razie, okej, okay, ma zmożycę, więc szkoda tego sklepa. Nie ma się czego bać. Więc pewnie będzie miał Detlafa. Jest Dagon. Od razu będzie pochłaniał? Nie. Wezwij najsilniejszą zemstą. Czy ja mogę to jakoś... Wzmocnij wszystkie jednostki w tym toju. To będzie słabe, bo tutaj nic nie ma w tym rzędzie. Więc ja chyba pójdę w tą Manticore. To nawet dwa razy. Chyba nie chcesz nas skrzywdzić. Niech będzie. Zniszczę mu tą syrenę od razu. Nie skorzysta z zemsty. Więc chyba trzymamy się dobrze. Cyclop będzie na pokutnika może. Skoro nadal możesz chodzić, to się jeszcze nie skończyli.
Dobra, wyrzucę już tego sukuba mu stąd. Miruna już grał, więc do tego pokutnika się jakoś nie boję zbytnio. Dobra, muszę najpierw zagrać Omen, żeby mi się przypadkiem nie przyzwała żalnica. Więc to chyba będzie last save w ogóle. Teraz po prostu ubiję gościowi opcję do pochłaniania. I pytanie, czy ma drugiego sukuba. Przynajmniej nie będzie miał jak go pochłonąć. Jest sukub, ale nie ma opcji pochłonięcia i to mnie cieszy. Więc tak, gram żalnicę. No i obojętnie co, ropuchy. Nie było to najlepsze, najwięcej punktów, ale przynajmniej ten cyklop coś zrobi. A nie wiem, czy będzie miał odpowiedź na tą żelnicę tak naprawdę. Krzące wzgórze. Jest królowa, ale za późno. Nawet nie będzie miał dominacji, żeby ją pochłonąć, więc wydaje mi się, że to mamy. Wydaje mi się, że to mamy, bo to jest jeszcze 11 punktów plus to, co mi tutaj się zrobi za chwilę. No zdecydowanie. Zdecydowanie. Pyk. No i co? Jakoś dajemy radę, zobaczymy co będzie dalej. Na razie o zadziwiająco dobrze tym idzie. No GG, good games, no. A uraczył nas tym GG, więc rywal troszeczkę się nie trzyma swojej dewizy, no ale cóż. Także co, widzimy się? No już za momencik. No dobra, przed chwilą grałem na rycerzy i zrobiłem błąd w matematyce i przegrałem przez to, więc teraz będzie lepiej. Musi być lepiej. No jest nawet dużo lepsza ręka tak naprawdę. Tylko znowu nie ma punkty i to jest największy minus tej talii, że nie ma jak się dokopać do rzeczy, których się potrzebuje. Gdzie jest ta inna? Dobra, będziemy uderzać sobie z Manticore za chwilę. Ten duecik. Nie będzie tutaj się nam panoszył. No i dobra, teraz możemy chwilę zwolnić. Lepiej się poddaj. No spokojnie, rozstawimy się ze zgnilcem. I nawet z mglakiem może. Dwa razy trafił, ale mam cela. No, Cyclops robi robotę. I on romancja, czyli będzie miał jak się dobrać do scenariusza w drugiej rundzie. Trzeba będzie to wygrać. Ubijamy za chwilę tego gościa.
Myślę, że on będzie zbyt upierdliwy w drugiej rundzie. Chyba, że będzie pas. No nie sądziłem, że taką kontrolną, fajną zemstę uda mi się znaleźć. Dziękuję, panie YouTuberze z Japonii, który to zrobiłeś. Bo naprawdę bardzo przyjemna w obsłudze, muszę przyznać. Okej, on też ma Iron Dieta, tylko że mój jest większy. I właśnie pozbawia go wytrzymałości. No i mamy to. Mamy Winka na równych z Erondajtem na 8, on ma na 2. Więc zapowiada się ciekawa druga runda. O ile oczywiście dobiorę wszystko to, co potrzebuję. Nie jest to, czego potrzebuję, bo już teraz mi się wiewiórka nie przyda. Żalnica tym bardziej jest sklep. Grałem? Nie grałem niestety. Runicznego. Ile mamy jednostek brązowych pod kuchtę kutem? Raz, dwa. Dwie jednostki mam. Więc szkoda by mi było chyba rzucać to jajo, jeżeli bym się zaciągnął. Jak rzucę po prostu mirunkę na pusty stół, będzie miał coś na to? Jego Erondite ma 3 punkty, więc mi nic nie zrobi. Więc rzucę mirunę na pusty stół. Jak zagra scenariusz, to mu zabieram wodnicą gościa. A bloka chyba tutaj się nie gra, przynajmniej nie pamiętam, żeby się grało Sirocco. No proszę. Wiecie co, no to ja chcę od niego ten scenariusz wyciągnąć. Oj, zapomniałem, że mam ropuchę, chciałem użyć nawodnicy tego. Zapomniałem o żabie, o kurczę. No to będę musiał chyba uciec z tej rundy szybciej niż myślałem. Pytanie, czy zrobimy YOLO i pójdziemy. Mój panie? Dobra, ja to ubijam. Nie dam mu się rozpędzić z jego Erondajtem. Ma jeszcze całego lidera. No chcę, żeby wyrzucił ten scenariusz, a wtedy ja go... w tym sklepie. Chociaż w sumie jak wrzuci scenariusz, to nie wiem, czy nie spasuje po prostu. No bo i tak go nie przycisnę bardziej. Z tym, co mam. Nie rzuca scenariusza. I ma go tam na ręku. Skoro wyrzuca sobie tak połonej romancję. No to ciekawe. Ciekawe, czy tam jakiegoś, nie wiem, Ansejsa dobrał z tego. No ale nie wiem, co mu ta świątynia Melitele wzięła, nie? Zobaczymy. Bo wiem, grał, nie? Czy ono nie ma wytrzymałości przypadkiem? Czy on jej nie grał? Nie grał jej. A więc to są zwykłe te. Chcesz mieć ze mną na pięku? Ze mną z tym. Oj, wiecie, co ja teraz zrobię. Zniszcz losowego wroga, jak zniszczy Browen. Dobra, lecimy. Zniszcz wrogi artefakt, zniszcz losowego wroga, dawaj. No, aj, no też może być. Też może być, bo on tam ma bardzo słaby Erondite, 2 punkty. Jak nie gorzej nawet. Nie, bo teraz przebił, więc ma za 3. 3, maksymalnie 4, więc... Wydaje mi się, że go robimy na równych, 3-2-0 nawet.
Bo teraz jest scenariusz. Niech żyje, niech żyje. Żygać mi się chce na dzisiejszej pracy. No i on nie aktywuje, aktywuje łaskę. Nie aktywuje łaski teraz. Więc ma wzmocnienie za 4. I Erondite maksymalnie za 3-4. Jak ma 8 punktów, 9 z tego. 10. Wydaje mi się, że ja to robię 2 do 0. Jeżeli nie wymienił Erondite'u. Wydaje mi się, że nie powinien wymieniać. Jak dobrze policzyłem i zostawił tam mieczyk, no to wygrałem. Uj, nie zostawił mieczyka. Ale to wciąż mało, nie zrobi tego. Bo nie będzie miał łaski aktywowanej. Także trzeba było szybciej się rad... Uuu, jednym punktem! Myślałem, że będzie więcej, no ale... Trzeba było szybciej się bronić tym scenariuszem, panie rywalu. No, Deczek zaskakująco dobrze się sprawuje. Tak, nie są to jakieś najwyższe memery, bo tutaj się dopiero się wkradam. Bo potworami zbytnio jeszcze nie grałem w tym sezonie, no ale... Widzimy, jest na plus, można powiedzieć. Jak powyżej 2400, to nie są, nie jest to aż takie podziemie jeszcze, więc pniemy się do góry, dopiero zaczynam przygodę tym deckiem. No i szczerze mówiąc, chyba będę grał nim dalej, bo naprawdę przyjemnie się gra. Jestem w szoku, także wam też polecam i dajcie znać, co sądzicie o nim w komentarzach jeszcze raz. Kredytcy dla pana z Japonii, aż specjalnie przytoczę jego kanał. Będzie on w opisie filmu. Jest to Timangawa, jeżeli tak się czyta, jeżeli nie, to przepraszam bardzo. Także zostawcie mu jakiegoś lajka pod tym filmem i co? Mam nadzieję, że mi również zostawicie. Widzimy się w następnym materiale. Nie wiem, czy ze sklepem. Może nie, może sklep będzie teraz w każdym odcinku. No nie wiem, zobaczymy. Tyle ode mnie, ja się z wami żegnam. I do następnego, cześć. Niechaj gra muzyka, niechaj dachy zrywa. Mamy w życie nie w garczyków, dzisiaj gramy w gwinta. Niechaj gra muzyka, niechaj dachy zrywa. Mamy w życie nie w garczyków, dzisiaj gramy w gwinta.